company Lely, we have a clear mission. We want to achieve a sustainable, profitable and enjoyable future in agriculture. And we do this while in offering a full product portfolio for milking products, automated milking system and forage harvesting products. And we think that our products are very durable, reliable and very easy to operate. The customer appreciates very much what we are offering. We have no less than 12,500 milking robots sold, and that makes us the worldwide market leader, as well as in the Polish market. Jakie nowości na targach w Hanowerze prezentuje legendarna firma Lely? Firma Lely prezentuje szereg nowości, między innymi nową stałokomorową prasowijarkę Lely Welger 245 RPC Tornado. Jej innowacyjność polega na tym, że do znanej konstrukcji z Lely Tornado zmiennokomorowego została dołożona prasa stałokomorowa oparta na prasie 245 Profi. Dołożono tam nowy bezkrzywkowy podbieracz, rotor 25-nożowy o średnicy 80 cm oraz nowo skonstruowaną owijarkę. No tak, no jak to się przekłada na pracę rolnika? Przekłada się to w ten sposób, że po pierwsze oszczędza on dużo czasu, ponieważ za jednym przejazdem wykonuje dwa technologiczne procesy, a więc prasowanie i owijanie. Ale to chyba nie wszystkie nowości, wiemy o czymś jeszcze. Tak, kolejną naszą nowością prezentowaną przez firmę Lely jest zgrabiarka czterowirnikowa, która ma szerokość roboczą 15 metrów i centralne składowanie pokosu. Jest przeznaczona na większe areały, ma dużą wydajność, ma całkiem nową konstrukcję, jeżeli chodzi o zawieszenie całej maszyny. Ciekawą, myślę, maszyną i ciekawą ofertą dla rolników jest również przetrząsacz zawieszany o szerokości roboczej 9 metrów, oparty o znany system Stabilo. Nie mamy ramy nośnej, nie mamy kół podporowych, dużo niższą mamy cenę, a jednocześnie wydajność pozostaje na podobnie wysokim poziomie jak przetrząsaczy ciąganych.